Witam Was serdecznie. Wczoraj natrafiłem na wpis pani Małgorzaty Achtelik. Chodzi o interwencję policji w Rybniku. Ja pozwolę sobie go tutaj przeczytać w całości. Policja polityczna wbiła dziś na spotkanie grupy szkolenia Tarcza Antykryzysowa Śląsk w Rybniku i zakazała przedsiębiorcom rozmów dotyczących ratowania biznesów oraz odpowiedzi dla wiceminister Emilewicz na zadane dziś przedsiębiorcom pytania. W ciągu 2 godzin spisani zostali wszyscy obecni, po czym dostali 30 minut na rozjechanie się. Zachowane odstępy, kto może ten w maseczce, płyny dezynfekcyjne w każdym miejscu, spotkanie służbowe. Mimo to rozkaz Warszawy jest nadrzędnym prawem. To są znaki zapytania, to co ja przeczytałem jako twierdzące. Po informacji, że policja otacza hotel, postanowiłam się nie fatygować. Hotel powiedział, że już sali konferencyjnej nam więcej nie udostępni. Tak się właśnie pomaga przedsiębiorcom w Polsce. Znak zapytania. Coś nie mogę dzisiaj intonować pytań. No ale to też widzicie, no temat nie jest do śmiechu. Widzimy się 16 maja w Warszawie. No, brzmi to ponuro, rzeczywiście. Ludzie zbierają się, żeby porozmawiać na temat, jak najlepiej wykorzystać te ochłapy, które dostają w ramach tarcz antykryzysowych. A przychodzi do nich policja, każe się rozejść, ludzie są spisywani. To są przedsiębiorcy. Domyślam się, że wam ciśnienie skacze, mi również skoczyło ciśnienie, ale postaram się wam przekazać ten temat bez zbędnych emocji, żebyście mieli pełen obraz sytuacji. Przedsiębiorcy, którzy się spotkali, musieli zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie policja przyjdzie i tych ludzi spisze i każe im się rozejść. Tutaj bardzo prawdopodobne, że było to spotkanie przedsiębiorców, którzy biorą udział w strajku przedsiębiorców. Na pewno możemy to powiedzieć o pani Małgorzacie Achtelik, która jest czynna politycznie. Właśnie, jeżeli chodzi o strajk przedsiębiorców i widziałem wcześniej na jej profilu na Facebooku w różnych akcjach społeczno-politycznych się udziela. I bardzo dobrze, nie mówię, że coś mam przeciwko. Bardzo dobrze, że ludzie się udzielają w akcjach politycznych. Chociaż tutaj też widzimy jednak, żeby oddać całość obrazu pani Achtelik, no po lewej stronie działa, żeby tak to tutaj nazwać. I teraz zbierając 2 do 2, bardzo prawdopodobne, że część tamtych przedsiębiorców również działa w strajku przedsiębiorców i spotkali się, żeby wywołać takie a nie inne działania, takie a nie inne emocje. Tym bardziej, że mamy tutaj zaproszenie do dużego protestu 16, przynajmniej dużego, jeżeli liczą na to organizatorzy, no bo inaczej to nie miałoby to sensu, prawda? Tutaj jest taki przepis. Jakość i ustanawiania prawa zostawiamy na boku. Tutaj chodzi tylko tyle, że jak ktoś takie spotkanie organizował, to musiał się liczyć z tym, że będzie ono rozwiązane. A potem fotki, wiadomo, i dajemy to dalej. Coś takiego jak w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020. Czyli widzimy to prawo, które jest pisane tutaj na bieżąco, tak? 2 maja. 2 tygodnie wcześniej szczelili sobie prawo. Nie można jakieś tam czynności wykonywać. No w tym przypadku szkolenia jeszcze są zabronione. Tak, można tylko to robić online. Jakoś to powinno na dniach zostać odmrożone, że tak powiem. No ale póki co nie można było. Gdyby zrobili sobie szkolenie online, nie byłoby z tym żadnych problemów, więc myślę, że chodziło tutaj o wywołanie emocji. Jeszcze raz, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Artykuł 7 ustęp 1 punkt 1 coś tam B, artykuł 14, ustęp 1, punkt 2. Teraz, żebyście źle mnie nie zrozumieli, ja kibicuję ludziom, którzy chcą protestować, jeżeli chodzi teraz o strajk przedsiębiorców, mimo że widzę, że coraz więcej, bardziej jest to przejmowane przez lewą stronę, jednak wychodzę z takiego założenia, że obecnie gospodarka dzieli się na ludzi, którzy coś gdulają, ludzi, którzy nie mogą pracować i
No i jakieś ochłapy tam są im rzucane już w drugi miesiąc. No na rodzinę aparatczyków pisowskich, na aparatczyków pisowskich, bo też oni sami w sobie czasem robią geszefty, na ich znajomych, na instruktorów narciarskich oraz na korporacje. I teraz mamy taką sytuację, że fryzjerka, kosmetyczka nie może otworzyć salonu, gdzie maksymalnie byłyby tam 2, 3, 4 osoby. Na przykład taki Amazon na zmianie ma kilkaset osób, one się mijają, one są razem na stołówce, w szatni, w wąskich korytarzach, bo wiadomo, że w tych magazynach korytarze są kiszkami, żeby było miejsce dla wielkich hal. Kapitał zagraniczny może sobie działać. Tutaj jest bardzo podobna sytuacja z LG Chem, która pokazuje, jak nierówno traktuje się ludzi w Polsce za czasów PiSu, no generalnie w całej post-Magdalenkowej Republice. Ale to jest przykład bardzo, bardzo dobitny i przykład sprzed kilkunastu dni. Otóż przylecieli do Polski inżynierowie z Korei i oni nie zostali poddani kwarantannie. Ludziom na granicy niemieckiej byli ludzie, nie mogli pracować za granicą, tak samo z Niemiec nie mogli przyjeżdżać do Polski, ponieważ obligatoryjnie była na nich nakładana kwarantanna. Przyjechało państwo z Korei, przyjechali do wielkiego koncernu i nagle, mimo że my wszyscy w domu pozamykani siedzieliśmy, to oni mogli być bez kwarantanny. Tak? Dlatego kibicuję strajkowi przedsiębiorców, ponieważ to, co się wyprawia, jest patologią. Tak? Przedsiębiorcy zostali spisani. Gdyby byli Koreańczykami z LG, nie byliby spisani. W ogóle policja by miała zakaz wstępu na to szkolenie. Ewentualnie nawet by musiała tutaj obstawić, bo a nuż tubylcy mogą zrobić krzywdę, prawda? Oto Polska właśnie za PiSu, za drugiej kadencji PiSu. I pikanterii dodaje fakt, że eksperci, którzy doradzają właśnie w tej kwestii, między innymi ministrowi Szumowskiemu, są anonimowi. Minister nie chce zdradzić ich nazwisk. Równie dobrze mogą to być ludzie, którzy są powiązani z biznesem, którym zależy na tym, żeby jakieś przedsiębiorstwo działało, żeby jakaś branża była wyłączona, potem ją ładnie zagrabić, zaorać i stworzyć coś nowego. Nie mówię, że tak jest, ale jednak takie robienie z ludzi, dzieciaków, że wy o tym nie musicie wiedzieć, to coś takiego było już przy raporcie WSI, prawda? A teraz nagle proszę, oficer WSI ratuje nas i akurat ministrowi Szumowskiemu maseczki sprowadza. No ale o tym wszystkim sami wiecie. Tymczasem zapraszam Was na Twittera, na syp.tv. Wejdźcie tam, poklikajcie w parę filmików. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli nie chcecie wychodzić z YouTube'a, to szanuję. Zostańcie jeszcze ze mną. Poklikajcie po playlistach, macie ją w pierwszym komentarzu pod filmem, ewentualnie w opisie po rozwinięciu, albo parę playlist na głównej stronie tego kanału. Zapraszam. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.